Wydawało się, że w tym roku, w 2019, już niewiele się wydarzy, jeżeli chodzi o rynek dronów konsumenckich. Mieliśmy oczywiście premierę Unika Mantisa G nie tak dawno, parę tygodni temu. Na rynek też rynkiem zatrzęsła właściwie nowa Alta X, ale to już jest dron do zastosowań komercyjnych. Pojawiły się również komercyjne zastosowania DJI, czyli Phantom 4 do rolnictwa, a także duży dron, także do agro. I właśnie na dniach otrzymaliśmy niesamowitą wiadomość ze Stanów Zjednoczonych, a mianowicie firma, która już wcześniej atakowała rynek dronów z niekonwencjonalnymi rozwiązaniami, a mianowicie Skydio, która miała już swój pierwszy egzemplarz, pierwszy model na rynku, wypuściła model drugi. Mieliśmy press release 1 października i wiemy już, jak ten dron będzie wyglądał i jakie będą w nim rozwiązania. Rozwiązania są niesamowicie przełomowe i można nawet pokusić się o stwierdzenie, że Skydio 2 będzie mordercą Mavica. Przede wszystkim, co otrzymujemy, jeżeli chodzi o wersję drugą? Przełomowe technologie, czyli 6 sensorów, 6 kamer przy 23 minutach lotu. Jest to dron głównie przeznaczony dla osób, które prowadzą aktywny tryb życia, czyli biegi, jazda górska na rowerze, wszelkie formy aktywności z przemieszczaniem się w terenie, tam gdzie dron podąża za nami. Jak wiemy, DJI ze swoim Active Track nie zawsze się sprawdza. W wielu przypadkach dochodziło do spektakularnych kolizji i crashy, a aż przykro było patrzeć, jak fatalnie działa Active Track i jak wielokrotnie zawodzi ludzi. Pomimo różnych prób, które zostały poczynione, tak jak na przykład APAS, nadal ten system jest niedoskonały i nadal, jeżeli chcemy na przykład pojeździć na rowerze w lesie, widzimy, że nie ma szans na to, żeby Mavic nas śledził. I właśnie Skydio 2 wchodzi z takim zastosowaniem. Mamy tutaj niesamowite rozwiązanie, jeżeli chodzi o śledzenie, bo śledzi nas nie tylko wizualnie, ale też śledzi beacon, który możemy mieć w kieszeni. I teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o unikanie kolizji, mamy 6 kamer Sony. Są to kamery o polu widzenia 360 stopni z omijaniem przeszkód, 4K CMOS i każda z tych kamer współpracuje z procesorem Nvidia. Dzięki temu mamy przetwarzanie na bieżąco obrazu i ten dron jest w stanie faktycznie omijać przeszkody. Skydio 2 jest również bardzo cichy, a o 50% ograniczono tutaj emisję hałasu. Prędkość maksymalna 36 mil na godzinę, czyli około 55 km na godzinę. I widać, że wiele doświadczeń, które Skydio tutaj w tym modelu umieściło, one pochodzą głównie z tych niepowodzeń firmy DJI, czy na przykład też z niepowodzeń Karmy, ale także z własnych doświadczeń, jeżeli chodzi o model numer 1, o pierwszy egzemplarz. Tamten dron był bardzo drogi, miał kilkanaście sensorów i nie znalazł powszechnego zastosowania. Natomiast właśnie 2 niesie już ze sobą te przełomowe rozwiązania. Główna kamera 4K w 60 klatkach na sekundę, 12-megapikselowa, może nie równa się kamerze z Mavica 2 Pro, ale też cena jest inna tego drona. Natomiast to, co jest fantastyczne, że jest to firma amerykańska i od razu widać, jak różne jest podejście marketingowe. Gdybyście zastanowili się, to DJI nigdy nie pokazało swoich linii produkcyjnych, nie pokazało, w jaki sposób powstają ich drony. Natomiast jeżeli chodzi o Skydio, widzimy dokładnie, jak ludzie składają na produkcji, jak ten dron wygląda w środku i pokazano wszystko dokładnie, w jakich warunkach powstaje. Dron powstaje w Stanach Zjednoczonych, co ma niebagatelne znaczenie. Szczególnie w obliczu kryzysu relacji pomiędzy Chinami właśnie a Stanami Zjednoczonymi. Cena Mavica 2 Pro w tej chwili w Stanach wynosi około $1700. Ten dron dosyć mocno podrożał i oddalił się już nie tylko od Otela Evo, ale też właśnie między innymi od Skydio 2. Mamy tutaj unikalną gwarancję do niego, a mianowicie Skydio twierdzi i daje nam taką gwarancję, że jeżeli postępujemy tylko zgodnie z procedurami, które są zawarte w instrukcji obsługi, to w przypadku kolizji, w przypadku wlecenia w przeszkodę, uderzenia w przeszkodę, jest naprawa wykonywana przez serwis Skydio bezpłatnie lub też wymiana następuje na nowy egzemplarz.
Jeżeli chodzi o optykę, mamy do dyspozycji kamerę, która wykonuje ujęcia w rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę. Natomiast to co ciekawe, że przysłona wynosi 2.8, stała przysłona ogniskowa 20 mm i bitrate setka 100 megabitów na sekundę. Jeżeli chodzi o pozostałe ciekawostki, SkyDio 2 możemy sterować na trzy sposoby. Pierwszy sposób to sterowanie bezpośrednio poprzez aplikację z telefonu komórkowego. Drugi sposób to tradycyjny kontroler, a trzeci sposób to rewelacja, a mianowicie beacon. Beacon jest formą joysticka, który trzymamy w rękach i jesteśmy w stanie sterować podczas wykonywania całkiem aktywnych ewolucji typu zjazd na deskorolce czy jazda na deskorolce. Tam, gdzie nie musimy używać dwóch rąk do sterowania. Beacon doskonale, nie dość, że nawiguje, to wysyła sygnał do drona i dzięki temu dron podąża za nami. Te akcesoria, czyli beacon lub kontroler, są to akcesoria opcjonalne i przy zamówieniu trzeba je doliczyć. Koszt zarówno kontrolera, jak i beacona wynosi 149 za każdy egzemplarz. Natomiast sam dron jest rezerwowany w tej chwili w cenie $999. Jeżeli chodzi o podstawowe specyfikacje techniczne, masa tego drona wynosi 775 gramów, czas lotu 23 minuty, jeżeli chodzi o prędkość 36 mil na godzinę, czyli około 55 km na godzinę. Jeżeli chodzi o maksymalną prędkość wiatru, to 25 mil wytrzymuje, czyli około 40 na godzinę. Możemy nim latać do 15 tysięcy stóp, czyli mniej więcej do 5 tysięcy metrów, do wysokości 5 tysięcy metrów, jeżeli chodzi o poziom terenu. Temperatury, w których ten dron daje sobie radę, to od minus 5 do plus 40 stopni. Systemy autonomiczne, główny procesor Nvidia Tegra X2. Do Obstacle Avoidance mamy 6 kamer 360 stopni Fisheye. Jeżeli chodzi o obiekty, które może ten dron obserwować, to są ludzie lub też pojazdy, motocykle lub też pojazdy. Jeżeli chodzi o tryby inteligentne i możliwości kinowe, mamy tutaj motion track, czyli to jest dokładnie active track podczas ruchu śledzenia. Mamy też fixed track, czyli coś w formie course lock, czyli blokada danego kierunku. Następnie mamy one shot i tutaj są droni, rocket, boomerang i vortex. Czyli vortex to będzie pewnie helix, droni wiadomo jaki odjazd, prosty rocket do góry i boomerang, odjazd z powrotem. Cable cam to jest single pass, czyli looping or track. I tutaj mamy albo przelot, albo looping, czyli latanie po pętli, albo też po danym szlaku, tak jak waypoints. Jeżeli chodzi o zasięg beacona, 1,5 km, jeżeli chodzi o zasięg kontrolera, 3,5 km, całkiem dobry zasięg i dobrze to wygląda. To co wyróżnia SkyDio 2 to na pewno beacon, ale też omijanie przeszkód. Jeżeli nawet przeanalizujemy najbardziej rozwiązania zaawansowane firmy DJI typu APAS, jak widzimy Mavic 2 Pro w wielu sytuacjach wymięka i niestety zatrzymuje się, nie jest w stanie ogarnąć przeszkód, nie jest w stanie ocenić w jaki sposób ominąć przeszkody, na przykład gałęzie położone pod kątem 45 stopni, natomiast SkyDio 2 naprawdę dobrze wypada na tym tle. I teraz parę słów na temat logistyki i na temat samego zamawiania tego drona, bo to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać, a mianowicie dron na teraz ma certyfikat FCC, czyli można go zamówić na terytorium z dostawą, uwaga, na terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady. Wiele osób, które sprowadzają sprzęt ze Stanów, wie w jaki sposób można to zrobić. Ja też się tym interesowałem i wiem, że za $5 można wykupić adres pocztowy w Stanach, czyli de facto jest możliwe taka wysyłka do Polski, czy jest możliwa, jest możliwe takie zamówienie, natomiast wiemy też, że oficjalnie na teren Polski nie można zamówić. W tej chwili możemy zarezerwować tego drona, zarezerwować sobie miejsce w kolejce do SkyDio 2, wpłacając $100 kaucji jesteśmy w stanie zająć miejsce. Są dwa terminy rezerwacji, są dwie pule w tej chwili. Pierwsza pula będzie uruchomiona w listopadzie, produkcyjna, drugi rzut produkcji w styczniu, czyli gdybyśmy zamówili drona już w tej chwili, jest duża szansa, że dostaniemy
dostaniemy najpóźniej, pewnie pod koniec stycznia. Następne pytania i odpowiedzi. Na dzisiaj USA i Kanada, to o czym mówiłem. Depozyt $100 jest oczywiście, on jest refundowalny, czyli wchodzi w cenę drona. Czyli trzeba dopłacić 899 do wersji podstawowej, tak zwanej basic. W skład podstawowego zestawu wchodzi jedna bateria, dron, dwa dodatkowe śmigła, kabel USB, który stanowi ładowarkę zarazem, a także adapter do ładowarki. Jeżeli chodzi o akcesoria dodatkowe, mamy tutaj kontroler za 149, beacon $149, ekstra bateria dodatkowa $99 i zestaw śmigieł $24. I co ciekawe, ten kontroler, on, jeżeli popatrzycie na niego, bo o tym się też nie mówi, ale jak ktoś ma Parrota Nafiego, okazuje się, że ten kontroler jest faktycznie tego samego kształtu i dokładnie tej samej wielkości, tych samych gabarytów, co kontroler do Parrota Nafi. Ma on jednak zupełnie inne oprogramowanie i nie jest kompatybilny z Anafim, a także kontroler z Anafiego nie jest kompatybilny z, właśnie ze Skydio 2. Jeżeli chodzi o specyfikację kamery, jest to kamera Sony IMX577 z sensorem 1x2/3 cala, 12,3 megapiksela, CMOS ten sensor i jest możliwość filmowania w 4K w 60 klatkach na sekundę. Zakres dynamiczny 13. Na dzisiaj nie mamy dostępnych filtrów szarych ND do tego drona, ale firma twierdzi, że jest przygotowane, przynajmniej to body, jest przygotowana i kamera do montażu. Podsumowując, trzeba powiedzieć, że to jest naprawdę rewelacyjny dron i jeżeli tak dalej pójdzie, to DJI może się mocno czuć zagrożone i życzymy przede wszystkim konkurencji, żeby się mocno i prężnie rozwijała i takie inicjatywy są poparte oczywiście szeregiem lat prób i badań. To jest kilka lat prób, jak popatrzycie na kanał Skydio, to jeszcze 4 lata temu były pierwsze filmy z pierwszych egzemplarzy testowych i przez 4 lata drugi egzemplarz został wprowadzony. Miejmy nadzieję, życzymy im jak najlepszego powiedzenia, a także tego, żeby zrobili certyfikat CE i żeby ta dystrybucja była zdecydowanie lepsza niż firmy Otel Robotic i ich modelu Evo. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, jak zwykle zachęcam do swoich bezpłatnych treści, do których linki znajdziecie poniżej pod filmem. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym epizodzie. Cześć!